Dzień dobry. Witamy na spotkaniu z Rafałem Księżykiem. Dzień dobry. Dziennikarzem, krytykiem muzycznym, związanym z najważniejszymi magazynami kulturalnymi od lat 90. po dziś, to między innymi Brum, Plastik, Antena Krzyku. To pisma, które ukształtowały gust muzyczny ze dwóch pokoleń Polek i Polaków. Ale Rafał Księżyk jest także autorem książek, wywiadów rzek, które pokazują między innymi Ryszarda Tymona Tymańskiego, Tomasza Stańkę, Roberta Brylewskiego w pełni. To wywiady rzeki, które mają wielkie znaczenie, pełne precyzyjnych informacji. Oraz między innymi książki tomu esejów o dandysach, hipsterach i mutantach, wywracanie kultury. A dziś rozmawiać będziemy o książce, która jest wszędzie dookoła nas i której wszędzie pełno w dyskusjach w sieci i w dyskusjach między fanami, czyli Dzika rzecz, polska muzyka i transformacja 1989-1993. Na początek będziemy musieli porozmawiać o kilku takich aspektach, które pozwolą nam uporządkować temat i zakres tego, o czym rozmawiamy. Państwa zachęcamy do wysyłania pytań, które będą do nas docierać taką pocztą pantoflową tutaj od zespołu technicznego. A ja pozwolę sobie zacząć od zakresu czasowego. To znaczy, o ile rok 89 tutaj nikogo nie powinien dziwić, no bo to data, która się mocno zapisała w naszej zbiorowej pamięci, to ten 93 jest już bardziej problematyczny. Tak, ja musiałem gdzieś wbić chorągiewkę, bo materiału było bardzo dużo. Pierwszy pomysł był taki, żeby w ogóle o latach 90. napisać, ale już jak sobie zacząłem wszystko przypominać, to się okazało, że to jest niemożliwe do ujęcia w jednym tomie o sensownej objętości. W związku z czym stwierdziłem, że temat ograniczę do tych najbardziej burzliwych lat tego okresu przełomu, okresu transformacji. I ta chorągiewka została wbita w 93 roku z tego powodu, że wówczas odbył się taki słynny festiwal w Jarocinie, słynny z powodu wielkiej zadymy, którą wówczas wszystkie media relacjonowały. Chodziło o to, że tacy typowi jarocińscy fani, głównie nastawieni na muzykę punk-rockową, zdemolowali małą scenę, rozwalili instrumenty, zerwali sztrajfy reklamowe, na których widniało logo Marlboro Music, który został wówczas strategicznym sponsorem tegoż festiwalu. Wiadomo, że to była płachta na byka tych alternatywnie nastawionych młodych ludzi. Pobili się też z bramkarzami, tam była wielka bitwa na kamienie, sztachety. I ten taki huczny moment schyłku festiwalu w Jarocinie też wydał mi się takim symbolicznym, jeśli chodzi o tą przestrzeń muzyczną, końcem tej epoki przejściowej, o której piszę, takiego dziwnego czasu, który niejako był zawieszony pomiędzy dwoma porządkami, czyli tym PRL-owskim, który już przeszedł do przeszłości, i tym nowym kapitalistycznym porządkiem, który jeszcze w tych latach 89-93 się na dobre nie osadził. Ten rodzaj jakiegoś buntu, niezgody, wyrazu frustracji, który w pełni się zaprezentował w Jarocinie, dawał znać, że ta transformacja niekoniecznie niesie samo dobro i niekoniecznie jest spełnieniem marzeń, nie wszystkim się podoba. Także taki zgrzyt, który
po prostu stanowi pewien przełom. Jest jeszcze takie posłowie niejako domykające ten okres przejściowy, o którym mówiłem, a mianowicie rok 94, kiedy to weszła w życie ustawa tak zwana antypiracka, porządkująca prawo autorskie, co z jednej strony ukróciło w dużej mierze chaos, który panował na rynku wydawniczym, a z drugiej strony wejście tej ustawy otworzyło ścieżkę dla wejścia na polski rynek muzyczny oddziałów światowych koncernów fonograficznych, które szybko zaczęły dyktować prawa na rynku, zmieniać charakter muzyki, jakiej słuchaliśmy, przez to, że lansowały nowy rodzaj gwiazd, co było poparte potężnymi budżetami promocyjnymi. To doprowadziło z kolei do formatowania ramówek radiowych, zaczęły się wpływy mniej lub bardziej bezpośrednie na media. Krótko mówiąc, ten czas twórczego chaosu, jak go nazywam, zaczął ustępować miejsca takiemu sterylnemu profesjonalizmowi, co należy z przekąsem usłyszeć i w cudzysłowie, bo troszkę to tak wyprostowało tą burzliwą epokę i troszkę ją tak po prostu uspokoiło. Tutaj jest właśnie istotna szalenie kwestia rynku fonograficznego, bo w książce jest bardzo dużo gorzkich opowieści muzyków o tym, jak pieniądze owszem pojawiały się, ale trafiały do nich w reklamówce, jak nie docierały raporty sprzedaży. Z drugiej strony jest też taki duch mikrokapitalizmu, który zaowocował mnóstwem inicjatyw tworzonych często bez biznesplanu, takim na pół chałupniczym sposobem, jakby o piętro wyżej, jeśli chodzi o organizację, niż działalność taka typowo podziemna, DIY, ale to budzi takie skojarzenia z tym, co znalazło się w książce Simona Reynoldsa, Wyrzuć, podżyj, zacznij jeszcze raz. On tam udowadnia, jak prężna działalność różnych drobnych firm wpływała nie tylko na rozwój muzyki postpunkowej w Wielkiej Brytanii czy w Stanach, ale także na kulturę brytyjską jako taką. I mam wrażenie, że tutaj wydawcy są i negatywnymi bohaterami, jeśli chodzi o tych, którzy obsługiwali zespoły bardziej komercyjne, rockowe. Natomiast tacy drobniejsi gracze na rynku muzycznym, ale drobniejsi, ale o wiele ważniejsi, jak na przykład Robert Brylewski, jego studio Złota Skała, mają wielkie zasługi. Wielkie, ale chyba tak nie do końca dobrze pamiętane. Generalnie to ci artyści, którzy w ten okres przejściowy wchodzili już w sile wieku i mieli już jakiś dorobek i mieli swoje zespoły, nierzadko też swoje plany wydawnicze, czy tak jak w przypadku Bulewskiego studio nagraniowe, to oni generalnie wszyscy zgodnie twierdzą, bądź twierdzili, bo nie wszyscy jeszcze żyją, że o ile w schyłkowym PRL-u już idealnie sobie ustawili pewne tryby działania, wykorzystując różne szczeliny systemu i radzili sobie doskonale, to kiedy pojawiła się, nadeszła nowa epoka, gdzie tak naprawdę rządziły nieubłagane reguły kapitalizmu, to już sobie nie radzili. I to generalnie w przypadku właśnie tych ludzi, którzy wówczas już mieli powyżej 30, w wielu przypadkach widać. Ostatnio też to samo mi opowiadał Mizerny z zespołu 1984, że jak się zaczęły lata 90, to im siadła działalność koncertowa.
To samo na przykład kolejny zmarły niedawno artysta Paweł Kelner opowiadał o festiwalu Rub Reggae, który w latach 80. robili w asyście klubu kierowanego przez socjalistycznych studentów, którzy z pełną satysfakcją wspierali element wywrotowy w postaci tych muzyków punkowo-regowych i pomagali im robić świetny alternatywny festiwal. Natomiast kiedy się zaczęły lata 90, ci działacze studenccy no, chcieli po prostu zarabiać jak najwięcej. Taki był przymus, wręcz można tak chyba powiedzieć, jakaś taka presja społeczna, że trzeba brać sprawy w swoje ręce i zarabiać i rozwijać interesy. No i jak zaczęli patrzeć w słupki, ile się da na takim festiwalu zarobić, to był to początek końca tegoż festiwalu. Natomiast rzeczywiście taka epoka tej przedsiębiorczości miała oczywiście też swoje dobre strony, również na rynku muzycznym, a mianowicie takie, że rzeczywiście było to spore ożywienie, jeśli chodzi o różnego rodzaju inicjatywy wydawnicze i tak naprawdę to do końca lat 90. świetnie prosperował taki niezależny rynek fonograficzny, cała masa wytwórni, nie o wszystkich tam wspominam, ale między innymi Antena Krzyku, Kukuryku, które wyszły z takiego stricte punkrockowego pnia, ale też takie zupełnie dziwaczne, do niczego niepodobne na polskim rynku wytwórni, jak na przykład Obuch Records, który miał ambicje takiej manufaktury, gdzie wręcz ręcznie malowano okładki, później je powielano, jeśli chodzi o kasety, potem do tej pory wydawanie winyli, zupełnie osobliwa wytwórnia Koka, którą prowadził Wodek Nakonieczny, Ukrainiec mieszkający w Warszawie, który jako, że na Ukrainie nie było szans na wydawanie muzyki alternatywnej, wydawał ją w Polsce i co ciekawe, te najpierwsze kasety Koki jeszcze były kapitałką zapisane, taki produkt zupełnie z kosmosu, jak na polski rynek, później już opisywane były i po polsku, i po angielsku. Także no, miało to swoje, tak jak mówię, blaski i cienie. Oczywiście szybko ci duzi wydawcy podjęli te reguły krwiożerczego kapitalizmu, żeby właśnie zarobić jak najwięcej, co sprawiło, że gwiazdy epoki, które dzisiaj pamiętamy jako takie eksplozje, takiego szału jak na zespół Wilki, czy później na zespół Hej, nie było. Tymczasem jeśli się przyjrzeć temu, co owi artyści o tamtych czasach mówią w takiej perspektywie stricte biznesowej, no to są to przerażające rzeczy. Zespół Hej kończył swój kontrakt z długami wobec wytwórni, mimo że sprzedał, no tam w tej chwili nie pamiętam dokładnie liczby, ale tam były chyba ze 3 platynowe płyty, 2 złote, no i generalnie długi na koncie zespołu, bo taką umowę podpisali. Około miliona egzemplarzy i oficjalnie sprzedanych, no bo tak. To tam też jest taki cytat z Gawińskiego, któremu jacyś tam zagraniczni badacze rynku, którzy tutaj przyjechali porządkować prawa, mówili bodaj, że szacują, iż 3 miliony nośników kaset przede wszystkim i płyt sprzedali, z czego on tam miał jakieś może 100 tysięcy oficjalnie sprzedane. Więc no, takie były czasy. Oczywiście na tym procederze pirackim artyści również tracili, no ale takie paradoksalne i złowrogie, złowieszcze jest to, że byli też łupieni przez oficjalnych wydawców. Zresztą ten rynek piracki to jest jedno z najpiękniejszych moich wspomnień z dzieciństwa. Wstyd się przyznać, ale dla mnie też, bo to był moment, no to sam pamiętasz, że po takim wygłodzeniu z czasów PRL-u można było dosłownie, ja pamiętam, że miałem przy przystanku, jak jechałem na uczelnię, stolik, gdzie było tam z kilkaset kaset i repertuar był wtedy, wbrew pozorom, nie ograniczał się do popu i gwiazd rocka, ale rzeczywiście rynek był tak duży, że wszystko piratowali, co się dało. A jeszcze ciekawszą, oczywiście też nielegalną działalnością były tak zwane przegrywalnie płyt kompaktowych, które w każdym większym mieście istniały i tam po prostu często kolekcjonerzy w prywatnych mieszkaniach uruchamiali taki punkt, do którego się przynosiło czyste kasety, zostawiały te kasety i oni za drobną opłatą nagrywali, a czasami jeszcze kserowali, też mieli takie jakieś, ja pamiętam na przykład z Marco Polo i z Placu Unii Lubelskiej, to
tam właśnie pasjonaci to prowadzili, oni mieli przepisane na maszynie tytuły i to drukowali, że tam odbijali na kseru i się dostawało taką, taką wkładkę do kasety i tam były zbiory nieprawdopodobne. Ja to najbardziej na przykład z Marco Polo na warszawskim Ustronowie wspominam, że nagrałem całą dyskografię solowych płyt lidera Television Toma Verlaine'a, które praktycznie szybko później się okazały być białymi krukami. Ktoś to później wznowił, ale czy na przykład zespół The Wipers, to też tam można było całą dyskografię zdobyć. No i to niesamowita taka fala edukacji muzycznej, to człowiek nie dojadał, żeby mieć na kasety. A później niestety te kasety trzeba było wyrzucić, bo ja pamiętam gdzieś, nie wiem, z 15 lat temu chodziłem po ludziach, bo miałem kartony całe i proponowałem, że oddam, w ogóle patrzyli na mnie jak na wariata. Dzisiaj to cenne zbiory. Są kolekcjonerzy, którzy tropią działalność poszczególnych i dyskografie wydawane przez poszczególnych piratów i na przykład kaseta z różowym tamponowaniem jest więcej warta. Tak, to też jest chyba taka dosyć osobliwa pasja, bo tu trzeba dodać, że często te kasety były fatalnie nagrane, a najgorsze było to, że na przykład jeśli płyta trwała 60 minut, a pan pirat, który produkował swoją wersję, zakupił kasetę 40-minutową, no to po prostu wyciszał utwory, tak? I to nie był poziom jakiś tam, który warto by gdzieś tam magazynować, moim zdaniem. Oczywiście ta szalona poligrafia, którą często sam wydawca sobie wymyślał, no to też jest jakiś kuriozum, które gdzieś tam w archiwach powinno przetrwać, no ale na tamte czasy to było coś, ale myślę, że później to już no, niekoniecznie to zasługuje na jakieś tam archiwizowanie. Musimy jeszcze do rozszerzyć pole, o którym rozmawiamy, bo oczywiście najwięcej będzie o muzyce, ale to jest nie tylko książka o muzyce, to jest też książka o transformacji jako takiej. I okazuje się, że takie ustawienie obiektywu właśnie na to, jak co działo się w kulturze undergroundowej, post-undergroundowej, jak ona przenikała do mainstreamu, jak pojawiały się takie błędy w systemie, że to jest taka perspektywa, która pozwala bardzo wiele zrozumieć z tego, czym była ta współczesna, niedookreślona, ta ówczesna, niedookreślona jeszcze Polska. I mam wrażenie, że na przykład bardzo dużo ciekawych rzeczy wyczytałem o miejscach, w których nigdy nie mogłem być, to znaczy zacząłem sobie wyobrażać Łódź i Wrocław z czasów transformacji. Mm-hmm. To miejsca były wtedy organizowane nierzadko w takim akcie, no właśnie zrób to sam, tak? Ja na przykład do dzisiaj nie mam pojęcia, jak to się stało, że chyba ze 3 lata działał w Warszawie pub Huki Puki, który działał po prostu w prywatnym mieszkaniu na parterze kamienicy i tam rzadko, ale odbywały się koncerty, był pełen wyszyng alkoholu, a spod lady można było wszelkiego rodzaju narkotyki kupić i to się, to po prostu imprezownia czynna do późnych godzin nocnych w normalnej prywatnej kamienicy, bez, jak podejrzewam, żadnych zgód, bez żadnych koncesji na alkohol, i to działało sobie. Sytuacja z Wrocławiem jest o tyle szczególna, że tam mieliśmy do czynienia z jakimś takim odzyskaniem przestrzeni miejskich na młodą kulturę, które polegało na tym, że w pewnym momencie te wszystkie i rockowe, i taneczne próby nowych czasów tak naprawdę rodziły się w pozostałościach, w bunkrach pozostałych po prostu w Breslau, które wcześniej były zamknięte.
Tam w tej chwili nie pamiętam, jak się nazywa plac we Wrocławiu. Dzisiaj tam jest parking samochodowy, a w czasie Festung Breslau tam był taki wielki szpital. I tam był klub Kolor, który w połowie lat 90. stał się takim największym klubem techno we Wrocławiu. Ale ja mam taką teorię, iż cały ten proces odzyskiwania tej przestrzeni miejskiej, tych nieużytków, rozpoczął we Wrocławiu zespół Kormorany, czyli taka grupa artystyczna, do której tak naprawdę mógł przystać każdy, kto niekoniecznie musiał umieć grać, ale jeśli miał ochotę coś zrobić w mieście, jakąś niecodzienną sytuację, to mógł uczestniczyć w jej działaniach. Oni zasłynęli z koncertów w takich niecodziennych miejscach w przestrzeni miejskiej, jak dach, jak wieże kościołów, czy jaz pod Odrą, różnego rodzaju przepompownie ścieków. Dworzec. Tak, na Dworcu Świebockim zagrali koncert już w Nowej Opoce, bo wcześniej to by się nie dało, bo tam by ich milicja przegoniła. Niemniej oni, pojawiając się w takich miejscach, które zdawałoby się zupełnie nie nadają się na działalność koncertową, czy też w ogóle na jakieś takie publiczne wydarzenia, jako oswajali tą przestrzeń i moim zdaniem jakby wskazali kierunek dla tych wspomnianych przeze mnie przed chwilą klubów już takich stricte komercyjnych. Taka sama sytuacja miała miejsce w Łodzi, które było miastem o tyle szczególnym, że tam w czasach transformacji zaczął padać przemysł włókienniczy. Powstała cała masa różnego rodzaju porzuconych hal, magazynów i w tych przestrzeniach zaczęto tworzyć, urządzać pierwsze taneczne imprezy. Łódź się w latach 90. kojarzyła jako stolica muzyki techno za sprawą Parady Wolności, ale wcześniej to była stolica rave'u z takimi imprezami, jak to w duchu zjawiska rave na świecie było, czyli imprezami, które były nielegalne, organizowane spontanicznie w tych właśnie wszystkich pustych halach, czy w bunkrach, szczególnie bunkry pod Parkiem Poniatowskiego. Z imprezy właśnie jest to zdjęcie. I tam, co ciekawe, te pierwsze imprezy taneczne organizowali łódzcy punkowcy, którzy już w zasadzie byli takimi postpunkowcami zainfekowanymi różnego rodzaju elektronicznymi brzmieniami. Zresztą wszystkie te pierwsze imprezy taneczne przy muzyce elektronicznej w Polsce, które właśnie w początku lat 90. miały miejsce, były organizowane przez takich ludzi, którzy wyrastali z tej sceny postpunkowej. Bodaj pierwszym DJ-em w Polsce był Skandal, znany wcześniej jako frontman zespołu Deserter, który w pewnym momencie znudził się już tą formułą punk rocka. Jak otworzyły się granice, pojechał do Berlina, gdzie trafił właśnie do klubów z taneczną elektroniką i przeszczepił to później na polski grunt. Także ten krótki okres, gdzieś tak właśnie do 93-94 roku, taneczne imprezy w Polsce były stuprocentowo rave'owe. Ja tak to rozróżniam, nie tyle biorąc pod uwagę jakieś takie niuanse muzyczne, ile kulturowe, że rave to jest ta wczesna inkarnacja, gdzie przede wszystkim te imprezy były nielegalne, urządzane przez pasjonatów. Natomiast techno to już jest niejako komercjalizacja tego fenomenu, kiedy pojawiają się zorganizowane kolektywy, które no, na zasadach stricte komercyjnych wynajmują kluby, hale i urządzają to już w taki sposób zdecydowanie nie spontaniczny, nie załogancki, tylko po prostu profesjonalny mniej lub bardziej. To zjawisko ewidentnie w Polsce, w Łodzi się zaczęło, kiedy powstał chociażby klub New Alcatraz, który już był takim biznesowym przedsięwzięciem. No a potem w połowie lat 90. to już był
boom, tak, kiedy zaczęły się już halowe imprezy techno i reklamodawców, one zaczęły przyciągać, był to już interes po prostu. Tutaj przy okazji kultury rave'u i techno też warto wspomnieć o używkach i to o narkotykach, które pojawiły się. To nie tylko wiadomo, że dla kultury rave to niejako była rzecz nieodłączna, ten wspomniany skandal przywożący z Berlina muzykę, to wtedy się jeszcze nie przywoziło winyli, tylko raczej płyty kompaktowe, a niektóre imprezy techno w ogóle się grało z kaset. No więc ów skandal przywoził też LSD, które wówczas przez granicę przewożono bez żadnego problemu. Nikt nie miał pojęcia, co to takiego. I była też, to można było powiedzieć, że to była taka pierwsza modna używka, która zaczęła trafiać do Polski po otwarciu granic i podejrzewam, że z tego względu, że wtedy w latach 90. ludzie jakoś bardzo przeżywali z kolei lata 60. i była ewidentnie jakaś moda na taką i muzykę i kulturę lat 60. wśród młodych ludzi, więc taka rodzaj tęsknoty za tym takim, za tą epoką psychodeliczną końca lat 60. przełożył się też na zainteresowanie kwasami, które głównie z Berlina zaczęły do Polski trafiać. I w ogóle można powiedzieć, że ta taka jakaś, nazwijmy to, scena narkotykowa w jakiś sposób też komentuje, jej przemiany komentują tą polską transformację w szerszym aspekcie, bo końcówka lat 80. to był czas, kiedy wśród rządnych niebezpiecznych wrażeń młodych ludzi królował niestety tak zwany kompot, czyli polska heroina tam wygotowywana z maku, która wykończyła chociażby Ryśka Rydla z Dżemu. I to była taka używka, która ewidentnie kojarzyła się ze schyłkiem PRL-u, taka kompletnie wyłączająca człowieka z otoczenia, jakimś takim obuchem w głowę, pac, wyłączamy się, leżymy, tak, wszystko jedno, co się dzieje, no to jakaś taka reakcja na tą beznadzieję późnego PRL-u. Potem otwarcie granic i ta moda na kwasy, no nie ma tutaj co gloryfikować, bo wielu osobom one rozwaliły psychikę, natomiast był to taki no, ekstatyczny środek psychodeliczny, którego nie da się nałogowo spożywać, bo to za mocne wrażenie, więc raz na jakiś czas na imprezie i świat się robi kolorowy, oczywiście niektórzy się o tym przejechali. Niemniej zupełnie inna energia niż ten nieszczęsny kompot, a potem na początku lat 90. zaczęła się pojawiać amfetamina, którą produkowali ci też domorośli przedsiębiorcy, którzy akurat taką ścieżkę biznesu wybrali. I ona była produkowana w różnego rodzaju fabryczkach gdzieś tam pod Warszawą, które kontrolowała mafia. To był jeden z przyczynków też do takiej potęgi zorganizowanej przestępczości, która się dała we znaki praktycznie w każdym wymiarze polskiego życia w początku lat 90. od zwyczajnych pobić na ulicy po jakieś tam korupcje na szczeblach władzy. No i w dużej mierze ci gangsterzy zarabiali właśnie na handlu amfetaminą, która była ponoć uważana za najlepszą na świecie i sprzedawana za granicę Polski, a też w tych wszystkich nowych klubach zawsze się znalazł jakiś kontrolowany przez mafię dealer, który wręcz wciskał tą amfetaminę i niestety sięgało to od licealistów po ludzi mediów i niejednemu z nich kompletnie zniszczyło to życie, ale też ta specyfika amfetaminy, która daje jakiś taki niesamowity napęd kosztem tego, że upraszcza, mówiąc najoględniej, życie wewnętrzne, kasuje empatię, generalnie taki zimny, złowrogi drak, no to jest dla mnie też taka metafora tych czasów dzikiego kapitalizmu, gdzie rzeczywiście ten pęd za jakimś
sukcesem liczył się najbardziej. No i nierzadko młodym biznesmenom ten biały proszek pomagał w napędzie. Była też historia, o której tutaj nie piszę, jednego z muzyków, który porzucił granie w zespole i rozpoczął pracę, ale właśnie podkręcając swoją wydolność zawodową, mocno się tym proszkiem białym nasycał, no i serce nie wytrzymało tak szybko. Zresztą to nie jedyny przypadek, to akurat taki serial mi się przypomina, bo to był muzyk, który niejako porzucił tą brutalną scenę undergroundową i też nie uniknął problemów używkowych w życiu takiego, można powiedzieć, wojownika kapitalizmu na pierwszym froncie. To też ta polska specyfika objawiła się za pomocą amfetaminy, bo rewolucję rejwu w Wielkiej Brytanii napędzała empatogenna ekstazji. Tak, w Polsce raczej nieobecna wtedy. Jak jeden z bohaterów tam wspomina, stanowiąca luksus. Z kolei biznesmeni i różne elity raczyły się kokainą, która też wtedy w Polsce nie była, zdaje się, zbyt popularna. No nie, ponoć jako taki imprezowy, młodzieżowy narkotyk była w klubie Sphinx w Sopocie, ale to miasto portowe, gdzie tam zawsze takie różnego rodzaju substancje były szerzej dostępne. A koledzy, którzy tamte czasy pamiętają, to mówią, że to po prostu było za drogie jak na ten rynek, tak? Amfetamina produkowana za miedzą była po prostu tańsza. Dostępna, ale też to, ona jak wpłynęła jako natchnienie albo na wiele zespołów i na całą masę muzyki, która się wtedy pojawiała. No takim amfetaminowym zespołem z tamtej epoki, no to była Apteka, tak, o której tam wiele anegdot z ich życia krąży, między innymi rozpuszczanie amfetaminy w wodzie mineralnej, co dawało im napęd na trasach i też było to zawsze, jak na przykład jeździli do Berlina, to sobie tam przewozili w postaci wody mineralnej. No i niestety ten pierwszy skład Apteki rozwalił się w takim właśnie pędzie bez trzymanki. Tak, i tych też to, co mówi się o aptece, która funkcjonuje pamięci gdańskich freaków i gdańskich tych, którzy obserwowali scenę w Gdańsku pod koniec lat 80. i w ogóle w latach 80. na początku to był uduchowiony zespół, podobno taki psychodeliczny, ale w takiej bardziej uduchowionej, surrealistycznej formie. I ślady tego są tylko na takiej legendarnej składance Gdynia, tego pierwszego wcielenia. Myślę, że utwór synteza, tak. Takim tym psychodelicznym. A tutaj w latach 90. to był zupełnie inny już zespół, nie mniej ciekawy, ale z kolei bardziej gitowsko-psychodeliczny, jeśli można użyć takiego zestawienia. A później to już lepiej nie mówić. To stworzyła się jakaś równia pochyła. Chyba no jeszcze płyta Menda była ciekawa, ale cóż, no to trudne są losy takich undergroundowych freaków, kiedy osiągają wiek dojrzały, tak? Niektórzy po prostu schodzą z tego świata, a ci, którzy muszą walczyć o byt, no to często błądzą. Nie, tak. Lepiej ich pamiętać, gdy byli piękni, młodzi i szaleni, ale później też różnie bywa. Zostańmy przy tych subtelnych eufemizmach. Dążyłem do tego, że jest stereotyp o polskiej muzyce, że zawsze była jakąś próbą naśladownictwa Zachodu. Natomiast czytając kilka historii z tej książki, można zadać kłam temu komunałowi. I to jest z jednej strony Apteka, która
oddała ducha tego początku lat 90. Z kolejnej jest to armia, która tutaj się pojawia akurat w Dzikiej Rzeczy jako rzecz przynależąca jeszcze do poprzedniej epoki, ale na przykład wszystkie zespoły Brylewskiego są w jakiś sposób różne od tego, co było na świecie i w jakiś sposób słowiańskie. Nawet Izrael, najnowocześniejszy wtedy zespół w Polsce odnoszący się do tego, co działo się na świecie na bieżąco, przez swoje brzmienie, jakąś taką wrażliwość, jest zupełnie inny, słowiański. Od takiego czy słowiański, to nie wiem, ale na pewno był inny i to myślę, że wynikało z takiej kulturowej izolacji, jaka panowała w realiach PRL-u i z ogólnej kultury niedoboru, tak, że było ciężko o instrumenty, ciężko było o nowe płyty i ludzie kombinowali. Ta pierwsza płyta Izraela nagrana w 1983 roku, niby to miało być reggae, ale tak naprawdę trudno jakby to odnieść do takich kanonów reggae, to raczej jest to jakieś takie dziwadło wymyślone ad hoc. Choć też urzekające. Tak. Natomiast już ta taka najdojrzalsza produkcja Izraela, czyli album 1991, no to moim zdaniem jest w ogóle taki fenomen światowy, bo takiego połączenia reggae, psychodelii, soulu, funka, no to naprawdę trudno coś takiego znaleźć. Myślę, że no, siłą rzeczy te pewne kanony estetyczne, muzyczne, czy reggae, czy wszelkich odmian rocka, no, powstały gdzie indziej i ci muzycy odnosili się do nich, ale odnosili się w sposób taki no, bardzo swojski. No, nie chcę tutaj się siedzieć na jakieś górnolotne słowa, oni po prostu kombinowali jak mogli i efekty tego były no, niepowtarzalne i oryginalne. W jakiś tam sposób puentowały to, co usłyszeli muzycy ze świata, ale było w tym piętno jakiegoś takiego, jakiejś takiej robótki ręcznej, która miała po prostu tyle własnej ekspresji, że przenosiła te kanony znane w zupełnie inny wymiar. Podobnie było też zresztą z teledyskami. O ile wcześniej pojawiały się jakieś rodzaje teledysków telewizji, często udanych, to mam wrażenie, że za sprawą głównie Jacha Pasiewicza... Głównie, bo to on jakby zazwyczaj takie słowa typu ojciec polskiego teledysku bywają przesadzone, natomiast tutaj stuprocentowo... 500 filmów? Być może. Około. Z Jachem Paszkiewiczem jest o tyle ciekawa historia, że on był człowiekiem, który wyszedł ze świata sztuki, był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych, ale przede wszystkim pasjonatem sztuki wideo. To jest też w ogóle taki termin, który wówczas na przełomie lat 80., 90. Kojarzony był, ta sztuka wideo to było, tak to pamiętam, najbardziej futurystyczny wymiar sztuki, jakiś taki nowoczesny, otwarty na przekraczanie granic, na najśmielsze eksperymenty, a dzięki temu, że sprzęt w postaci kamery wideo był stosunkowo no, na tyle nie kosztowny, że można było po prostu z własnej kieszeni coś takiego nabyć i bawić się w filmowca, no, dawał pole do wyżycia się. Oczywiście nie wystarczył sam sprzęt i dobre chęci. Niemniej były silne tradycje, cały taki obieg artystów wideo. Główną trybuną był wrocławski festiwal WRO, który tę sztukę wideo z całego świata pokazywał. I idolami młodego Jacha Paszkiewicza byli właśnie twórcy wideoartu, Rybczyński chociażby, Robakowski. I on niby wszedł w taką formułę już sprawdzoną na rynku
stricte komercyjną jak teledysk muzyczny, ale tak naprawdę wszedł z bagażem człowieka ze świata sztuki eksperymentalnej i co więcej z takim programem, że ta formuła teledysku tak naprawdę pozwala na wszystko, że można połączyć animację z taśmą filmową, można tą taśmę wzorem tych właśnie awangardzistów wideoartu, na przykład, nie wiem, skrobać gwoździem czy malować farbą, żeby osiągnąć jakieś dziwne efekty. I ten taki czas, o którym tutaj ja mówię jako okres twórczego chaosu, ten moment zawieszenia między epokami, był taki, że nikt mu się tam nie wtrącał. Telewizja dawała, on zaczął w telewizji gdańskiej, telewizja dawała pieniądze na teledyski, co prawda niedużo, ale też ta żyłka zrób to sam tutaj dawało sobie znać. Jest taka urocza anegdota usłyszana od zespołu Oczy Czorne, które komentując klip do utworu Kryminał, to jest taka fabuła z historią morderstwa i one są jako w takim migającym świetle, jakby takim trochę sepiowym, co się mogło na przykład, nie wiem, znawcom kina kojarzyć ze wczesnymi filmami Dereka Germana, który tam robił jakieś zabiegi, że kręcił na ósemkę, przekładał to na taśmę filmową. Natomiast dziewczyny mówiły, że ponieważ był kłopot z taśmą, to Jach Paszkiewicz skądś tam wyciągnął taśmę już używaną, którą po prostu kasował i nagrywał na to jeszcze raz. Tyle, że ona już była jakaś zleżała, uszkodzona i stąd te migotania. Czyli to często były, no, to co mówiłem o muzyce, że takie jakieś rękodzieło, trzeba było niedobory nadrabiać kreatywnością i często przypadek sprawiał, że tworzyła się z tego jakaś nowa formuła. Wracając do Paszkiewicza, no on z tym bagażem swoich takich stricte artystycznych doświadczeń tak naprawdę robił klipy, które wprowadziły tylko za jego sprawą Polskę w epokę MTV, tak, która wówczas już jakby zaczęła dyktować w ogóle pewne nowe standardy na rynku muzycznym i niejako dzięki Jachowi też do takich paradoksalnych historii doszło, jak na przykład zespół IMTM, który tak naprawdę w tamtej epoce wydał tylko jedną regularną płytę i można powiedzieć, że nigdy nie wyszedł poza drugą ligę, ale ma dzięki współpracy z Jachem najlepiej udokumentowaną karierę w postaci wideoklipów, które są absolutnie wstrząsające i bronią się dziś doskonale i to jako wypowiedzi artystyczne i też jako wypowiedzi kulturowe, które gdzieś tam przemycają do polskiej wyobraźni estetykę queer i bawią się w jakiś taki dialog z wizjami Petera Greenawaya czy zdjęciami Jana Sautka, to są po prostu robione tak naprawdę na zasadach koleżeńskich. Ja tam przepytywałem Maćka Ulewicza, lidera IMTM, takie najprostsze pytanie, no dobra, ale skąd były na to pieniądze? No i się okazało, że to wszystko było fantastyczne mieszkanie, jakieś takie z Belle Époque było od koleżanki, tam harty, które się gdzieś pojawiają, były wypożyczane po prostu od sąsiadki, która tam z tymi hartami chodziła, jakaś sztuczna biżuteria z Jablonexu, ale to wszystko razem zebrane. No i przede wszystkim też to były wszystko działania, bo o tym jakoś nie mówiliśmy, a warto to podkreślić, działania takich społeczności bazujących na przyjaźni, na pasji, szczególnie w Trójmieście, o którym teraz mówimy. Tam ci wszyscy ludzie się znali, nawzajem sobie pomagali. To oczywiście na zasadach stricte koleżeńskich, bez jakichś po prostu zleceń finansowych, tylko na zasadzie wspólnej zabawy i te takie mikrospołeczności skupione wokół muzyki no, były takimi bardzo kreatywnymi ośrodkami, które zaczynały się w mikroskali, ale później to promieniowały chociażby te klipy Paszkiewicza, które tak naprawdę pokazały dopiero panom z Warszawy, którzy mieli podłączenie pod już duże budżety telewizyjne, na czym te teledyski polegają i że to można też w Polsce zrobić. Tu warto też skomentować, że to było kilka poetyk, bo był ten przepych, były wideoklipy przeglądające się w tym, co działo się w kinie, tak jak w wypadku IMTM,
ale były też, ale Paszkiewicz zrobił też bodajże ten klip Kazika do legendarnej dziś piosenki Jeszcze Polska. Tak, i to było nakręcone po prostu z ręki w jednym ujęciu na bazarze. Tam całe to tło oczywiście jest autentyczne, tam to wszystkie te klipy zresztą na YouTubie dzisiaj można sobie zobaczyć, więc jest zresztą na początku tak, książki, to jest taki wybór dziesiątka okrągła. Jest tak, taki. I tam był kolega zespołu przebrany za policjanta, tak żeby chronić artystę po prostu wpuszczonego w szpaler tych but, szczęk, namiotów, z których ludzie sprzedawali co mogli. No i do tego po prostu jak z kamerą i bardzo prosta formuła. Tam jeszcze są te takie animacje właśnie dodane, jakieś takie, taki śnieg, jakieś takie obrazki, które on z inspiracji właśnie tych eksperymentów wideoartu tam dokładał, przekładając te eksperymenty na język popkultury. Zresztą on też realizował, był pierwszym realizatorem, reżyserem programu La Lamido, który tego ducha MTV niósł pod strzechy, doprawiając go takim niepowtarzalnym, absurdalnym humorem, który też wziął się z undergroundu, a mianowicie z aktywności formacji Total, w której zaczynał karierę Paweł Konio-Konak, później ten niezrównany, szalony prezenter programu La Lamido. Ja tutaj taką tezę stawiam, że cała ta nowa popkultura, to w ogóle spełnianie tego naszego marzenia o kolorowej, wesołej, wolnej Polsce, w takim właśnie wymiarze, jak kluby, jak imprezy, jak teledyski czy programy muzyczne, telewizyjne bądź radiowe, to właśnie było realizowane przez różnego rodzaju freaków z undergroundu, gdyż tak naprawdę nikt inny wówczas nie miał takiej fantazji, takiej wyobraźni, takiej jakiejś energii, żeby to zrobić. Oni niejako tutaj to właśnie marzenie o wolności zmaterializowali swoimi siłami, swoją pasją i dopiero pokazali innym, jak, że coś takiego można tu i teraz robić i jak to można robić. I znów warto wspomnieć o Wrocławiu, gdzie powstała pierwsza w całym bloku wschodnim w Demoludach prywatna telewizja Echo. To się nazywało, tak. I tam pojawił się absolutnie surrealistyczny program tworzony przez niejakiego Mniemosa, który przez kilka miesięcy robił sondy uliczne, pytając mieszkanki, mieszkańców Wrocławia o ich sny. Najlepszym komentarzem było spotkanie z funkcjonariuszem, nie pamiętam czy jeszcze milicjant. No właśnie, to trudno powiedzieć, to jeszcze był milicjant, czy już policjant. Czy już policjant, no ale mental miał, w każdym razie mentalność miał ściśle milicyjną, bo on na pytanie o to, co mu się ostatnio śniło ciekawego, mówił, ze względu na plug obowiązków nie śni mi się nic. Mhm. Też trzeba powiedzieć, że te nagrania, bo byli też tacy wrocławianie, którzy o tych swoich snach opowiadali, to były bodaj pół godziny programy, które Mniemos ilustrował jakimiś takimi abstrakcyjnymi obrazami, fotografował po prostu sztukę, bądź jakieś swoje, używał swoich zdjęć albo jakichś po prostu obrazów czy instalacji zaprzyjaźnionych artystów jako tła, a takiego wizualnego, a muzycznie dokładał do tego swoją ulubioną muzykę, a że był muzykiem industrialnym, to pojawiał się tam Jan Stricent, Neubauten i Laibach, bodaj Diamond Galas, no cała masa takich artystów, którzy chyba sporadycznie ich muzyka się pojawiała w telewizjach. I co w ogóle w tym wszystkim najbardziej nieprawdopodobne, to ten program emitowany był w tak zwanym prime time'ie w piątki, gdzieś około godziny 20, czyli w takim czasie największej oglądalności, ale to też świadczy o tym, jak te media wtedy wyglądały, no bo wraz z nadejściem nowej epoki zaczęły powstawać i prywatne telewizje, i prywatne rozgłośnie radiowe,
I tak jak w przypadku tejże wrocławskiej telewizji Echo, często bazowały na takim założeniu tworzenia radia obywatelskiego czy telewizji obywatelskiej, czyli tak jak w przypadku Echa robimy program dla Wrocławia, no życiu Wrocławia, więc dlaczego nie miałaby się tam znaleźć audycja poświęcona temu, co się ludziom z Wrocławia śni. Nie było jeszcze takiej rachuby, że tutaj dobry czas antenowy to można sprzedać i na przykład pokazać tam program, za który płaci sponsor, bo jest tam lokowanie produktu. Także zupełnie inna filozofia działania, gdzie te media miały być przede wszystkim dla ludzi i o nich, tak? Szybko to później zostało formatowane, niejako robione już pod reklamodawców, a nie pod ludzi. Ja sięgam do bibliografii, która jest na końcu, bardzo poręcznej, z większość źródeł poza książkami, których jest trochę, między innymi twój wywiad z Kazikiem, wywiady z muzykami, czy materiały prasowe w prasie drukowanej. Większość jest dostępna w internecie, chociażby na YouTubie, więc warto książkę czytać od razu z materiałami wideo czy audio, bo są też audio. Sporo tych materiałów filmowych jest też, no, trafiło dzisiaj do muzeów. Na stronie Warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej na przykład można zobaczyć wstrząsające performance zespołu Ziemia Mindelwirm. To tam szczególnie przeżywam ten, który odbywa się na wyspie Spichrzy, która wówczas na początku lat 90. była taką zarosłą chwastami i malowniczymi ruinami, jakąś taką porzuconą z innego wymiaru wyspą w samym centrum miasta. A teraz ta wyspa została, no, co do centymetra zmonetyzowana. Tam obok siebie wyrosły hotele, knajpy. Jest to po prostu totalnie zabudowane, ujarzmione, sprzedane. Zmieniło się przez te lat 25, no tak jakby tam zupełnie inny świat, inna epoka. Jest moje pytanie też dążyło do tego, ile z tego zostało. Jest też taki zestaw lekcji do odrobienia, 50 polskich płyt i kaset. I rzeczywiście tutaj jest sporo, zarówno jeśli chodzi o te, które trafiły do krótkiego kanonu, czyli takich najważniejszych, ale jest to zakres od muzyki pop przez rock. Tu starałem się takie pełne spektrum pokazać, oczywiście tam gdzieś w jakichś okrągłych liczbach to zawrzeć, no żeby gdzieś był też jakieś samo ograniczenie sobie narzuciłem. Niektóre z nich dowodzą, że piractwo nadal jest potrzebne, bo płyty Kazika Spalam się i Spalaj się nie będą w... Nie, bo tam były, no to były te czasy tej międzyepoki, no, tam pojawiały się sample z takich gwiazd jak na przykład Sade albo Black Sabbath. I ponoć w pewnym momencie do Kazik opowiadał, że oni starali się wyczyścić te prawa do sampli i rozbiło się o zespół AC/DC. Jest tam gdzieś w jednym z utworów na Spalaj się riff gitarowy z AC/DC i ponoć oni generalnie absolutnie wrogo i nieprzychylnie programowo odmawiają zezwolenia na samplowanie ich riffów do jakiejkolwiek muzyki i o to się rozbiło, bo już byli gotowi wyczyścić, zapłacić, wznowić te płyty, ale nie da rady, więc jak ktoś ma, to ma białego kruka. I to jest też taki symbol tej epoki, która minęła, tak? Tak. A to długie pytanie właśnie dotyczy tego, ile z tego zostało do czasów do dziś. Czy to były jakieś takie, skoro firmy były efemeryczne, wydawnictwa były efemeryczne, ten obiekt był taki żywiołowy,
to czy trzeba długo szukać tych artefaktów, czy one są dostępne? No wiesz co, w sieci jest strasznie tego dużo, tak? I pytanie, bo kiedyś to się wydawało, że jak ktoś coś rzucił do sieci, to to zostanie. Natomiast to wcale nie jest takie oczywiste. Ostatnio wielu kolegów moich przeżywało zamknięcie sklepu Google Play, gdzie im całe tam jakieś zbiory, szlak trafił, się okazało, że to, ta ulotność tych nośników sprawiła, że po prostu jak się ten biznes zamknął, to im te traki poznikały. I być może kiedyś tam gdzieś przy jakimś kolejnym biznesowym udoskonaleniu tego obiegu różnego rodzaju dóbr kultury w sieci również i to zniknie. Ja na przykład szukałem, bo też chciałem jakiś link podać, były nieprawdopodobne filmy z koncertów Izraela w latach 92-93, bodaj z Białegostoku był taki koncert z publicznością tańczącą na scenie, taka kompletna ekstaza koncertowa. Już gdzieś tego nie ma, ale zakładam, że ktoś to ma i jeszcze wrzuci. Niemniej sporo tych materiałów jest i można sobie wyszukać, aczkolwiek jest jeszcze cała masa nagrań poczynionych w tamtej epoce, które czekają na wydanie. Ja tam na przykład zapowiadam w tej dyskografii płytę zespołu Ziemia Mindelwirm, który był, no co prawda on wyniknął z kręgu sztuk plastycznych, panów Jarbulski, Wyżykowski, wybitni artyści multimedialni, tak by ich wypadało określić, w owym czasie stworzyli duet muzyczno-performerski, który w bardzo ciekawy sposób rozwijał taką ścieżkę, nazwijmy to, rytualnej muzyki industrialnej. I te ich nagrania przygotowuje do wydania firma Requiem, która się często takimi archiwizacjami zajmuje. Chociażby wydali fantastyczny album zespołu Pancerne Rowery. Być może również Requiem wyda, albo ktoś inny wyda, materiał przygotowany na pierwszą płytę zespołu żeńskiego Oczy Ciorny, który wtedy się nie ukazał, a nie ukazał się dlatego, że dziewczyny się postawiły wydawcom na takich zasadach właśnie jeszcze z zupełnie innej epoki. Jednym z aspektów spornych był na przykład fakt, że wydawca sobie wymyślił, że zrobi z nich taki fajny dziewczęcy zespół, że założą wydekoltowane sukienki w grochy, na co dziewczyny się oburzyły. No i to był jeden z przyczynków do tego, że się z wydawcą nie dogadały. Ten materiał w formie nagrań demo przed płytą jest i pewnie też zostanie wydany. A na przykład jeśli chodzi o zespół Las Laveros wrocławski, o którym tam też piszę, to ukazał się tylko zbiór tego, co po nich zostało na płycie winylowej. I teraz pytam wydawcy tej płyty, czemu nie ma w sieci tej muzyki? No więc ponoć tam muzycy i ich spadkobiercy stwierdzili, że oni nie chcą, żeby to było w sieci, więc został taki naprawdę biały kruk w postaci tam bodaj 2000 tego winyla, który gromadzi to, co po zespole zostało. Także tutaj dla chcącego no naprawdę jest pole do popisu, jeśli chodzi o wynajdywanie tych nagrań, aczkolwiek też taka jakaś taka gradacja, że są chociażby te zupełnie sensacyjne klipy Jacha Paszkiewicza, wszystkie można znaleźć, ale są też pewne nagrania, które no musi coś pozostać jakby zakryte, tak, coś na co możemy czekać, że jednak się ukaże, więc a czasami są na przykład filmy, nie ma nagrań, tak jak w przypadku tego wspomnianego zespołu Ziemia Mindelwirm. Ja się zastanawiam nad tym, ile z tego przetrwało i jakie miała znaczenie wtedy muzyka dla życia społecznego, dla tamtej epoki i dla ludzi, którzy wtedy wchodzili w dorastanie. No to muszę zapytać o jedną sprawę, jak to było wtedy pracować w mediach i mieć te wszystkie rzeczy na gorąco, które dzisiaj są
które dzisiaj obrosły legendą? So, ja zacząłem w mediach dopiero pracować w, tak już na pełnych obrotach w 93 roku i od jesieni, kiedy to powstał magazyn Brun. No i tak, jakby to najkrócej powiedzieć, różnie bywało, bo no generalnie ta muzyka była wtedy naprawdę ważna dla młodych ludzi, tak? To było takie jakieś spoiwo kontaktów towarzyskich. Pojawienie się takiej gazety, która traktowała o polskiej muzyce, też wyzwoliło taką bardzo dynamiczną sytuację, pełną różnego rodzaju interakcji, tak, że to, co się tam pisało, to rzeczywiście miało oddźwięk taki szybki, mimo że to był miesięcznik w środowisku. I były historie różne. Ja nie wiem, czy jestem w stanie w tym momencie się pokusić o jakąś taką zgrabną syntezę, ale parę rzeczy mi się przypomina, na przykład właśnie w pubie Huki Puki w korytarzu namówiłem Smoka z zespołu Postregiment, który wówczas był no, sensacyjną gwiazdą punk rocka, jak tutaj na łamach książki wspomina ich wydawca Pietia, sprzedał 30 tysięcy kaset, co nawet dzisiaj dla gigantów pop byłoby wielkim wynikiem. No i Smok jako sympatyczny, otwarty na świat muzyk, zresztą wychowany w studiach Złota Skała, więc nie mogło być inaczej, udzielił mi wywiadu i potem się okazało, że zespół się na niego obraził, że udziela wywiadu komercyjnemu pismu. I też w tym kręgu hardkorowym często się z tym spotkałem, że właśnie muzycy twierdzili, że nie, że to jest w ogóle komercyjne, kolorowe pismo, więc to dzisiaj zupełnie rzecz niewyobrażalna, żeby ktoś programowo unikał mediów, bo są B, a wtedy w pewnym środowisku to było normą. Były też sytuacje pogróżek za negatywne recenzje. I to jak ktoś coś tam, no wiadomo, że się wtedy, jak to w recenzjach, czasami coś złośliwego napisało i krytycznego, no więc bywały, nie wiem, na przykład były telefony do redakcji na zasadzie masz pierdol, nie żyjesz i tak dalej. Z tego, co mi wiadomo, nikt nie poniósł żadnych szkód, no ale takie pogróżki się zdarzały. Była też sytuacja, to właśnie to, co mówiłem, że jak się pojawili ci wielcy wydawcy z zagranicznym kapitałem, to się zaczęły naciski. I na przykład była sytuacja, kiedy kolega Podgórszczak, to pamiętam dokładnie, dziś filar redakcji Polityki, pisał recenzję kasety z zespołu Deserter, to był taki rodzaj Greatest Hits, gdzie w kilku piosenkach zaśpiewała gościnnie Katarzyna Nosowska z zespołu Hej. I kolega, pisząc o tym jej udziale, sformułował taką tezę: może nie wszyscy fani Dezertera, może nie wszystkim fanom Dezertera będzie się podobać, że śpiewa z nimi Nosowska, ale lepiej, że śpiewa z Dezerterem, niż jakby miała nagrywać smętne balladki dla Izabelina, który wówczas był wydawcą Heja. No i po tej recenzji wezwał nas wydawca gazety, wszystkich dziennikarzy, mówiąc: słuchajcie, wy się tutaj wyśmiewacie, a ja tu miałem telefon z wytwórni, że oni nie kupią u nas reklam do następnego numeru, bo się wyśmiewacie z ich wytwórni, to dlaczego oni się mają reklamować? A czy wy wiecie, że wasza pensja to właśnie z tych reklam? No i to tak to było. Są dzisiaj ten wydawca z producentem telewizyjnym, więc jak widać przejął się tymi wskazówkami. Co jeszcze? A, jeszcze była sytuacja, kiedy kolega Wojtek Wysocki kiedyś odebrał w redakcji telefon i opowiadał nam, że dzwoni do mnie pan, mówi: dzień dobry, ja dzwonię ze wytwórni Baron i chciałem zapytać, ile u was kosztuje recenzja? Kolega tak w pierwszej chwili: ale jak to? No, jak to kosztuje recenzja? No ile muszę zapłacić, żebyście dobrą recenzję opublikowali? Więc to, pan z Barona też się pojawia tam, bo on był wydawcą płyty King Tilawu i tam była ta słynna anegdota o tym, że jak podpisali umowę, to po prostu przywiózł gotówkę w dwóch walizkach, bo się do jednej nie mieściły, szybko galopowała, więc dobry kontrakt, to już dwie walizki musiały być i po prostu dał chłopakom te dwie walizki.
wbrew pozorom to wcale nie był dobry biznes, bo jak Mirek wspominał, owszem, na początek kasa na stół, tak jak w takim twardym biznesie, ale później zero rozliczeń, praktycznie kompletna niewiedza, ile się nosików sprzedało i ile mogliby od tego otrzymać jakichś takich honorariów autorskich, to już nie istniało. To był deal z ręki do ręki. To taka wolna amerykanka tamtego czasu. Także no, to myślę, że te anegdoty jakoś życie mediów muzycznych wówczas ówczesnych trochę przybliżyły. Widzę, że jakieś pytania przyszły. Tak, przyszła cała kolekcja. Ja się obawiałem, że tutaj będzie tak, jak się zdarzało w redakcji Brumu, ale na razie same wyrazy uznania i podziękowania od wdzięcznych czytelniczek, czytelników. Pan Maciej Skulski pyta o coś, o co sam miałem ochotę zapytać, więc upieczemy tutaj dwie pieczenie. I przypominając o Brumie i o tej niechęci, którą część środowiska alternatywnego, niezależnego żywiło, to mogło się po części brać z tego, że Brum miał taki specyficzny format, taką makietę, która imitowała trochę fanziny. I właśnie pan Maciej pyta o kulturę powielaczowo-zinową, która, jak wiemy, rozwijała się prężnie w trzecim lutym 80. Natomiast w latach 90. nastąpił prawdziwy boom i każda gmina w Polsce miała swój fanzin. Tak, ja no bardzo na przykład dobrze wspominam pismo Korek. Później sam, jak Brum i Plastik padły, udzielałem się w takim zinie. To już była jakby trzecia generacja tego zina Antena Krzyku. Zresztą no to jest tak naprawdę temat na oddzielną książkę i myślę, że ją powinien napisać Paweł Dunin-Wąsowicz, który w latach 90. był takim archiwistą tej kultury art zinów, urządzał wystawy, pewnie ma tam wielkie archiwa. Jest świetna biblioteka w internecie zinlibrary.pl i tam trochę są... też się pojawiło reprodukcji w tych książkach, które jeszcze za poprzedniej władzy Narodowe Centrum Kultury wydawało, pisanych przez Pawła Konia-Konaka. On tam, korzystając właśnie z pieniędzy podatników, zrobił świetną robotę, przedrukowując takie legendarne ziny jeszcze z tej pierwszej generacji polskiego punk-rocka. Tak, wyszło trochę prac, wyszła bibliografia zinów. No to jest temat, jak zresztą wiele tematów, które tutaj też sygnalizuje, typu właśnie książka o scenie hardcore punk tamtych czasów, czy książka o scenie metalowej. To są tematy, które zasługują na oddzielne książki. Z pytań od publiczności jeszcze bardzo mnie korci, żeby przeczytać to, co powiedział pan Paweł Swoboda, dodając, że książka się mu podobała, ale ma pytania o warianty tekstów apteki. I ja nie wiem, czy możemy to publicznie czytać, bo to są te kluczowe wyrazy w języku Jędrzeja Podymowskiego z tamtego czasu. Dlaczego na wyraz zapiernicza zamieniono tamten inny? Dlaczego tak stało się w cytacie? I dlaczego też pewien czasownik zamieniono na e. Tak, to natomiast inne wulgaryzmy zostały. Tak, to znaczy nie wiem, czy to dobrze... w tych piosenkach apteki będzie były różne wersje. I ja tak sobie próbuję przypomnieć. Ja się starałem po prostu spisywać to z piosenek. I na przykład myślę, że ta zmiana pewnego wulgarnego wyrazu na e, to jakby tak została pięknie przez Kodyma z pełnym przekonaniem odśpiewana, że to było takie mrugnięcie do publiczności. Gdyby wszystkie wyrazy wulgarne w ten sposób zastąpili, no to byłaby pewna kapitulacja, a akurat zastąpienie tego jednego słowami e, to myślę, że to był taki ich po prostu żart, więc w tym wypadku akurat z pełnym przekonaniem to zostawiłem, a to zapiernicza to pewnie było też w tej wersji piosenki, z której ten tekst spisałem.
To był też czas, kiedy telewizja puszczała teledyski z takimi słowami i zagłuszała właśnie wulgaryzmy. Tak, tak, to były takie piki, ale na przykład ja też tam piszę o takiej płycie, to była trzecia bodaj, tak, trzecia i najbardziej ostra politycznie płyta Big Cyca, Wojny Plemników, gdzie był utwór Ostry Dyżur z taką frazą, nawet zużyte igły nie są tak tępe jak Wałęsa bodaj. I wydawca już tak po chamsku po prostu wyciął nazwisko ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej i tam nie ma tego takiego piknięcia, ale słychać, zresztą to też na YouTubie sobie można znaleźć, taki po prostu wycięcie brutalne tego hasła. No dziś bardzo... Nazwiska, nie hasła. Dziś bardzo dużo się mówi o tym, jak się język zwulgaryzował, a okazuje się, że w latach 90. Ale to jest kwestia ekspresji. Ekspresji pełnej. Ja bym tego już nie porównywał. Wtedy miało to swoje uzasadnienie i teraz ma w zupełnie innym wymiarze. To jest jeszcze pytanie, czy będzie kontynuacja? Oj, nie wiem. Znaczy, bo na pewno się zgadzam z tym, że te lata 94, 5, 99 to był taki moment, kiedy się na tyle cały rynek był mocny i ludzie niejako wychowani chociażby na tych pirackich kasetach czy kasetach z przegrywalni, że dało to legitymację do funkcjonowania z powodzeniem zespołów tak trudnych jak chociażby Świetliki, Homo Twist czy cała scena jazzowa. To były wówczas alternatywne gwiazdy, które zapełniały duże sale. Ale wydaje mi się, że o tym już trochę było napisane. Szczerze powiedziawszy, to nie mam jakby chęci, żeby to kontynuować. To ja się do tego pytania też pozwolę jakby dopisać, dołożyć, bo ja mam wrażenie, że właśnie wielkim walorem książki jest to, że można było się zderzyć z zespołami, których się nie słuchało nigdy, ani w tamtym czasie, ani później, bo do nich przypięto pewne etykiety. Do Heja, którego najgorsze lata wtedy właśnie były, wtedy był takim ogniskowym zespołem. Dopiero właśnie zaśpiewanie na płycie Dezertera przez Katarzynę Nosowską przyniosło przypomniało o tym, że zespół miał korzenie w undergroundzie, że Gawliński solowy był ciekawszy niż z Wilkami i tak dalej. No ale nigdy bym nie usłyszał zespół Hołk, który mi się kojarzył z taką próbą gonienia grunge'u i tego, co było modne wtedy i właśnie naśladownictwa. Te zespoły oświetlone po latach stają się ciekawe. Najmniej jest to Demono, a tam... Ja tam o nich piszę, że mieli być zespołem dla klasy średniej, byli równie nijacy, jak nijaka była klasa średnia. Wówczas tak. Więc może ta druga połowa lat 90. i lata kolejne też kryją. Z całą pewnością. No tutaj najchętniej na przykład do takiej książki bym popełnił rozdział o zespole Kobąb, który był wtedy zespołem światowym, z absolutnego światowego topu, jeśli chodzi o odkrywczość muzyki, jeśli chodzi o takie mocne granie, czy na przykład o zespole Eva Braun, który też niesamowitą historię muzyczną zapisał, która do tej pory tak naprawdę procentuje. Jest trochę tego, ale chyba być może ja już wtedy byłem bardzo aktywnym dziennikarzem muzycznym i to wszystko widziałem od kulis i trochę nie bardzo, trochę tam za blisko niektóre rzeczy widziałem, żeby się do nich z takim entuzjazmem, jak tutaj w tej pierwszej części, gdzie jednak z pozycji fana patrzyłem, żeby się odnieść tak samo. Jest jeszcze pytanie, jaka była główna myśl, którą autor chciał skierować do czytelników? Przede wszystkim chciałem przypomnieć tamte czasy, bo dużo osób teraz wzdycha do lat 90., szczególnie tych młodszych, którzy ich nie mogą pamiętać, więc to jedna rzecz.
Druga sprawa, tam są takie pytania retoryczne na początku i na końcu książki, które sugerują, że wtedy wchodziliśmy z taką nadzieją, że będzie Polska kolorowa, że będzie różnorodna, będzie dużo możliwości i gdzieś to się rozproszyło po drodze. I to tak miało skłonić do refleksji, no co się zmieniło. Natomiast ostatnio tak się w Polsce dzieje, że ja widzę, że ci młodzi ludzie, którzy wyszli protestować i w tych, przynajmniej jak w Warszawie widziałem te protesty, to tam 80% uczestników to ludzie tak 15-25 lat. No więc się okazuje, że to nowe pokolenie jak najbardziej jest za tą różnorodnością, za tym bogactwem, więc niejako takie kontinuum. Tutaj jest ciekawa kwestia, o którą warto zapytać, bo jestem ciekaw nad tym, co się stało z tymi wszystkimi frykami. Część kilku bohaterów nie żyje, kilkoro bohaterów i bohaterek kontynuuje ten etos i tą pracę. Część przeszła na głęboko prawicowe pozycje, ale wiesz, to mnie interesuje właśnie, skąd się wziął, bo to może być odpowiedź na pytanie, skąd się wzięła w Polsce taka fala konserwatywna. Tak, no to wielu z tych ludzi tak, ale to wiesz, to każda z tych historii jest indywidualna. Myślę, że niektórzy po prostu chcieli się podpiąć pod po prostu źródła zarobkowania i stali się beneficjentami systemu typu Jędrzej Kodymowski, a niektórzy, tak jak na przykład Tomek Budzyński czy Darek Malejonek, którzy przeszli na pozycje chrześcijańskie, to po prostu byli wrażliwi i poszukujący artyści, którzy gdzieś tam wybrali taką pewność, jakąś taką ścieżkę duchową, gdzie dostają konkretną ideologię i nie muszą już szukać, czują się bezpieczni, więc to różnie z tym bywało. Wiesz, bardziej ciekawe jest to, że chociażby ta scena hardcore punk, gdzie tam no, kilkanaście tysięcy ludzi chodziło na koncerty, kupowało ziny, kupowało kasety, uczestniczyło w tym, tam się pojawiali ekolodzy, feministki, anarchiści i to gdzieś się rozpadło i tutaj ci nie potrafię powiedzieć, co się z tymi ludźmi stało. Być może dla niektórych to była po prostu moda i później wybrali inną modę, albo też zgodnie z duchem epoki wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli zarabiać pieniądze i już ich inne rzeczy interesowały, tak jak kiedy trzeba zmienić samochód, czy gdzie wybudować dom i tak dalej. No bo jednak myślę, że schyłek tej różnorodności, tego bogactwa, to nie tylko wynikał z tego, że ci ludzie jakby się starzeli i zmieniał się jakiś taki klimat kulturowy, ale że jednak koniec końców zwyciężył po tej transformacji taki duch mieszczański tego, żeby właśnie się dorabiać, żeby robić kariery i tak dalej. I ta zabawa, która trwała w tym okresie przejściowym, już po prostu była mniej atrakcyjna niż to, co można było kupić, gdzie pojechać, co wybudować. Tak? I tak się to trochę rozmyło. To myślę, że chciwość, mówiąc, która jest dla mnie największą plagą naszych czasów, tutaj po prostu to wyzerowała. A wtedy scena niezależna, czy to eksperymentalna, czy to hardcore punkowa, miała nie tylko tą rzeszę słuchaczy, sympatyków, uczestników czy uczestniczek, ale też miała bardzo mocny kapitał polityczny, który nie przekłada się na takie życie polityczne, o jakim najczęściej myślimy, z partiami, z pewną grą interesów, grą postulatów jako takich, ale też z wpływem na edukację, na przenoszenie do Polski pewnych idei czy przeszukanie. Tak, to szczególnie ta scena hardcore punk, tak? Że te ziny, chociażby Antena Krzyku, tak, one tam jako jedne z pierwszych kanałów informacji wpuszczały w obieg pośród młodych ludzi właśnie hasła praw zwierząt, ekologii, feminizmu. To było takie trochę laboratorium przyszłości. No i może to po prostu spełniło swoją rolę i zniknęło. Ja bym też tak nie chciał w taki smutny
jakieś smutne podsumowanie popadać, no bo to zupełnie były inne czasy. Tak jak mówiliśmy, że wtedy muzyka zupełnie o wiele, wiele więcej znaczyła dla ludzi i właśnie przez pryzmat muzyki można tamte czasy opisać. Dzisiejszą epokę pewnie byśmy opisywali przez pryzmat aktywności w sieci, tak? I nie wiem, najciekawszych memów i tak dalej. Natomiast w tamtym czasie no też było dużo takich rzeczy niefajnych, typu przemoc na ulicach, tak? Mafiozi, którzy przejmowali kluby, te różne przewałki z wydawcami. Więc najciekawsze było to, że rzeczywiście ten przełom wyzwolił tyle różnego rodzaju kolorów, możliwości, różnorodności. Liczę na to, że teraz też mamy czasy, w których ewidentnie się taki przełom zaczyna w związku z protestami, który się nazywa strajkiem kobiet, ale tak jak mówiłem, że ja tam widziałem, że to jest strajk młodych ludzi, tak? Którzy zdecydowanie chcą tego samego, czyli kolorów, różnorodności i tak naprawdę może się zaczyna kolejna transformacja, oby, nie? Że będzie znowu weselej i bardziej kolorowo i bardziej różnorodnie. I też intensywność tego, co się dzisiaj dzieje na ulicach i to w takim czasie rozmawiamy na kilka godzin po ogłoszeniu kolejnych kroków dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego i kolejnych zamknięciach, pokazuje, że właśnie tak. Że ta temperatura życia publicznego stała się równie intensywna jak w latach 90. Ja nie mogę tego, co wtedy się działo, jakimś obiektywnym sposobem opisywać, no bo byłem dzieckiem, natomiast dla mnie było czymś zupełnie naturalnym, że w porze obiadowej czy w porze wieczorynki pojawia się Paweł Konnak i wygaduje najdziwniejsze rzeczy w telewizji. Albo że w Opolu występuje zespół o nazwie Trupy, co dzisiaj pewnie byłoby trudniejsze i śpiewa antyklerykalną, wymierzoną... Antypapieską. Posłuchaj, Karol, jesteś zwykłym człowiekiem, mylisz się jako... i my się mylimy, tak śpiewał Tymon do papieża. Ale wiesz co... Teraz tym protestom też towarzyszy muzyka, która jest zupełnie inna i to jest w ogóle poza wszelkimi kwestiami estetycznymi, po prostu taki rodzaj brykolażu, że to, co jest pod ręką od zespołu Baim, który by się wydawał mieszczańskim produktem po Cypisa, więc to w ogóle jest też świadczy o zupełnie innym podejściu do muzyki, innej wrażliwości, więc grunt, że się dzieje i że te możliwości i kolory się przebijają przez taki trochę przyduszony czas, w którym tę książkę kończyłem, stąd zerkałem z taką, może nie sentymentem, ale szukając otuchy w tym, że kiedyś było lepiej. Natomiast teraz jest, jak mówimy, równie intensywnie i jeszcze się wszystko może zmienić. I mamy ostatnie 5 minut, a ogranicza nas czas pociągu, więc jeśli jest jakieś bardzo pilne pytanie od publiczności, ja je chętnie przeczytam. A jeśli nie, no to musimy wyrobić tę normę, żeby Państwo mieli też okazję trafić na te transmisje i dostali to, na co się pisali. Na koniec ja mam taką tezę i taką refleksję, że muzycy undergroundowi i wnosili nie tylko świeże idee, takie jak ekologia, wegetarianizm i tak dalej, ale oni też nauczyli nas całej masy rzeczy. Robert Brylewski był pionierem w ogóle, jeśli chodzi o wykorzystanie komputerów do grafiki, do filmów i tak dalej. Na polskim gruncie, tak. Na polskim gruncie. Przecież to była taka też puszczona kreatywność, tak? Więcej czasu ludzie mieli, bo mniej się wtedy uganiali za pieniędzmi, tak? Więc to niestety się przekłada.
koncert Afryka i Solidarność dla Afryki. Anti-apartheid. Anti-apartheid. Ja tam o tym z rozrzewnieniem piszę, że wtedy w hali Stoczni Gdańskiej pod egidą Solidarności wystąpiła czołówka brytyjskich muzyków reggae, takich zaangażowanych społecznie, dużych kulturowych postaci, z Lyntonem Kwesi Johnsonem na czele. I później była jakaś tam rocznica, czy to strajków w Stoczni Gdańskiej, jakaś taka solidarnościowa feta też w Stoczni, i wystąpiła Kylie Minogue i zespół Scorpions, czyli takie podmioty estradowe zupełnie obłe, tak, które kulturowo jakby nic nie znaczą. A tutaj była też jakby taka lekcja obywatelskiej globalnej odpowiedzialności, chyba pierwsza w dziejach powstającego wtedy organizmu państwowego, III RP. Była tych rzeczy cała masa, także tutaj widać źródła jakby aktywizmu miejskiego współczesnego. No to chociażby to, co o kormoranach dzisiaj mówiliśmy, tak, że te ruchy miejskie niewątpliwie też tam mają swój początek, aczkolwiek ta przestrzeń miejska, to co też dzisiaj padło o wyspie Spichrzy, tak, która z malowniczej ruiny, gdzie się odbywały performance artystyczne, zmieniła się w taki cyrk deweloperów, czy też świątynię deweloperów. No, w każdym razie miejsce zatraciło ducha, a na przykład klub C14, taki trójmiejski alternatywny dom kultury, dzisiaj zmienił się w klub seniora. Kinoteatr Tęcza, trwa walka z deweloperem, żeby zrobić to jako jakiś taki obiekt, zabytek, tak? Czyli trochę ta epoka domy seniora, zabytki albo działki deweloperskie, te miejsca znikają, no więc trzeba ją mieć jakoś tam w głowie, pamiętać o tym, co było. Jak tak podsumowywaliśmy, że znowu są czasy uwolnienia możliwości i jakiejś takiej młodzieńczej energii, no to miejmy nadzieję, że się to zmieni po prostu i zostanie taki rezerwuar energii z innych czasów, w którym się można też dzisiaj zasilić. Ja bardzo dziękuję za rozmowę i Państwa zachęcam do lektury. To książka, którą można na rozmaite sposoby czytać, jako reportaż, jako także przewodnik po muzyce z tak naprawdę dwóch dekad, także jako rodzaj takiego podręcznika do wyobraźni obywatelskiej, aktywistycznej, no i też znakomity zestaw anegdot z branży muzycznej. I też starałem się, że to była też opowieść przygodowa, tam jest masę przygód. Jest dużo też przygód i trochę też taka przypowieść o tym, o uważności, bo to są czasy, które łatwo się podsumowuje prostymi jakimiś komunałami, kilkoma hasłami, a tutaj okazuje się, że były wielobarwne i ciekawsze, niż by mogło nam się wydawać.